Pod nim rozpocznę ten materiał, taki mały apel, i trochę morał tego dzisiejszego nagrania, tam gdzie możemy, to siećmy na czterech literach w domu i nie róbmy czynności, które nie są w tym momencie niezbędne, bo nikt nam w tym wszystkim nie pomoże, a będzie to nas naprawdę słono kosztowało. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. No właśnie, ktoś powie Florkowski o matka jakiś ciebie hipokryta. Z jednej strony mówisz siedźcie w domu, a z drugiej strony sam gdzieś się teraz samochodem szlajasz. Uwierzcie mi, że zastosowałem naprawdę szereg ograniczeń. Ostatnie trzy tygodnie, jak mogłem, to spędzałem całkowicie w domu, no ale też się nie da całkowicie tego zrobić, z tego względu, że mimo, że nasze państwo jakieś tarcze antykryzysowe wprowadza, czy coś, to sorry, ale przedsiębiorca naprawdę ma w tym momencie przekichane. YouTube to jest dla mnie jakąś tam częścią mojej działalności, ale przy innych działalnościach, no muszę jechać teraz do biura, podpisać dokumenty, bo będzie problem, żeby nawet jakiekolwiek pieniądze pracownikom powypłacać i sam powiedzieć ej, wiecie co, bo to teraz przez kilka miesięcy te mam płacić, nie będę, bo jest wirus. No nie, no taką świnią to ja nie jestem. Więc jakoś na chleb też trzeba w tym czasie zarobić. Ale dobra, przechodząc do materiału. Mamy sytuację trudną, to wiemy, ale widać yy, władza, szczególnie tutaj służby jak policja, czy żandarmeria, czy jeszcze inne służby mogące wymierzać jakieś tam kary. No wzięły sobie to mocno ostatnio do serca. No i wydaje mi się, że czasem trochę aż za bardzo nadgorliwe. Bo wczoraj ktoś dostał mandat 500 zł za to, że e, rękawiczek nie miał na ulicy. nie ma takiego obowiązku obecnie. No ale. To jest sytuacja jeszcze niezwykle otwarta, ale... Przede wszystkim to, co zmroziło Was, to patrzę też po komentarzach, no to sytuacja związana z tym, że były kary nakładane za mycie samochodu na myjni, były wczoraj sytuacje związane z karami za wymianę opon w wulkanizacji, no i trzecia rzecz, że państwo teraz planuje też, żeby wprowadzić ograniczenia, jeżeli chodzi o prędkość czasowo. No i zaczynając od tej prędkości, no plan jest taki, na autostradzie jest 140, żeby zmniejszyć to na 120, a ekspresówka 120 na 110, teren niezabudowany, z 90 na 80 i w zabudowanym, że nie ma 50 od 23 do 5 rano, 60 tylko na stałe 50, czyli coś, co miało wejść od lipca już na stałe. Motywują to tym, że mimo że audio jest o wiele mniej na drogach, tutaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazywała raporty, no wypadków nadal jest bardzo dużo. Czy to wejdzie? Nie wiem, to może wejść w każdej chwili, nawet w ciągu 5 minut. Kolejna sprawa to było to z tymi e, mainiami. No, sytuacja dosyć trudna. Ja napisałem posta na Facebooku, no i to tak mocno się podzieliło. Więcej było osób za tym, że nie, no przecież to jest zbyt duża ich nadgorliwość, że już oszaleli. A drudzy ludzie mówią, no tak, no ale jeżeli to jest e, niepotrzebne teraz, jeżeli to jest taka fanaberia, albo po prostu komuś się nudzi w domu i się chce na chwilę gdzieś wyrywać, no to nic się nie stanie, jak na main nie podjedzie. Przecież pod biedronką Lidlem czy innymi marketami są większe kolejki, jest to większe zagrożenie, mniejsza izolacja. W sumie obie te strony mają rację. Nawet e, tam kilku prawników się wypowiedziało, jak ktoś chce zobaczyć, e, to e, na Facebooku są jakieś tam interpretacje tego wszystkiego, na Priva też dostają jakieś interpretacje. Super. Tylko co z tego? Nawet jak my się postawimy teraz e, władzy, e, to do którego sądu pójdziemy? Który prawnik dzisiaj nas będzie tutaj chronił? No nic. No, nie mamy co zrobić w tym momencie. Bardzo trudna i patowa sytuacja, więc jak możemy, to unikajmy. Przyznam szczerze, Volvo jest całe uchrzanione z przodu, moje... Tyle co lampy są czyste i tablica, a reszta jest brudna, bo ktoś mówi, przecież też można myć pod domem. No tak, można, tylko też nie za bardzo myjcie pod domem, bo też możecie dostać mandat za mycie, bo za to też jest kara. Idąc <słukowy> dalej za ciosem, co z tymi wulkanizacjami? No wczoraj się głośno zrobiło, że pierwsze mandaty się posypały za wymianę opon, bo ludzie zaczęli zmieniać w wulkanizacjach na letnie opony, no i gdzieś tam w... 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 służby to zauważyły i zaczęły po 500 wlepiać, no. Dobrze tylko 500, bo teraz jakiś rowerzysta Dostał 12 tysięcy, jakiś pan, który pił sobie Piwko na bulwarach dyszkę Więc no widać te mandaty mnożą się w tej chwili e, Na potęgę, no z tą wulkanizacją To tutaj akurat e, uważam Że no jest to trochę nadgorliwość Mimo, że w Polsce oczywiście nie mamy Obowiązku zmiany e, opon Z letnich na zimowe i odwrotnie Aczkolwiek no sami dobrze wiemy Szczególnie teraz, gdy mamy jak patrzę na termometr 19 stopni, czyli już naprawdę taka Mocno wiosenna pogoda nam się robi Że opony zimowe no, nie spisują się Aż tak dobrze w tych warunkach jak opony letnie. I oczywiście, tam gdzie ktoś tylko wyjechał z garażu po to, żeby sobie wymienić opony. E na i wrócić z powrotem do garażu nazwałbym to nadgorliwością no ale dużo osób jak i flot jak i osób prowadzących działalność gospodarczą jak i osób jadących do pracy no ma prawo poprawić sobie to bezpieczeństwo nawet tam widziałem apel e, prezesa związku dealerów Samochodów, w, samochodowych pana Marka koniecznego serdecznie pozdrawiam też panie Marku dawno nie mieliśmy okazji się zobaczyć e, że no nie, nie utrudniajmy ludziom takich już po prostu w tym momencie czynności, bo wiem, że mamy trudną sytuację, policja każdą sytuację interpretuje indywidualnie, aczkolwiek no tak trochę zaczęło już być jak w państwie policyjnym i to tak dosyć, do, dosyć mocno. Więc apel tego nagrania jest taki, jak możemy, to unikajmy jakichkolwiek gdzieś kroków, które nie są potrzebne w tej chwili, bo może nas to naprawdę kosztować nawet do 30 tysięcy złotych, a widać, że tymi karami naprawdę dość mocno w ostatnim czasie. Się szaleją. Na drogach też tych wypadków nie wiedzieć, czemu jest teraz więcej. No wiem czemu, no. E, radiowozów z kontrolą drogową nie ma za dużo, no bo to też ten policjant miałby jakiś tam wtedy dodatkowy kontakt. Nie wiadomo, czy też ktoś tu nie byłby zakażony. No jest to jakieś gdzieś tam minimalizowanie wszelkich styczności międzyludzkich, no ale nie wiem, no trzeba jakoś ten miesiąc, dwa przetrwać, więc. Jak ktoś nie musi, niech nie myje auta. Jak ktoś nie musi jeździć autem, to niech nie wymienia. Na razie opon na letnie, moje letnie dwudziestki, jedynki czekają na mnie w garażu. Przyznam szczerze, że na razie sam nawet nie wiem, może w szopie po cichu gdzieś to wymienię. No ale takie czasy, czasem jakoś z tym radzić. Podzielcie się w komentarzach jak u Was, co tam się dzieje nowego i zbierajmy te informacje wspólnie razem do kupy. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej.